Witam Cię serdecznie na moim kanale, czy na kanale osobistej stylistki. Jak zapewne wiesz, osobista stylistka to taka osoba, która między innymi pomaga innym robić zakupy. To znaczy klienci do mnie dzwonią, a wybieramy się razem, żeby zrealizować plan zakupowy. Celem naszych zakupów jest zawsze to, żeby było pięknie, żeby było spójnie, żeby było sprawnie i żeby było z zachowaniem budżetu. Ale oczywiście, ponieważ ja jestem tylko jedna, a osób, które robią zakupy jest bardzo wiele, to postanowiłam podzielić się troszeczkę moją wiedzą z zakresu tego, jak zrobić udane zakupy ubraniowe podczas webinaru. I taki webinar został przeprowadzony kilka tygodni temu i okazało się, że wiele aspektów tam poruszonych było dla niektórych z oglądających dużym odkryciem. I postanowiłam właśnie w takim krótkim filmie, ponieważ ten webinar trwał ponad godzinę, a ja nie chcę tyle teraz do Ciebie mówić, postanowiłam zrobić taki skrót, taką pigułkę wiedzy. To wszystko, co powiem, będzie również dokładnie wytłuszczone w punktach w moim wpisie na blogu. I ten link do tego wpisu na blogu oczywiście możesz znaleźć bezpośrednio przed filmem, pod filmem, po to, żeby zerknąć do niego i mieć coś, co będzie spisane. Także chciałabym poprzez kilkuminutowy film powiedzieć Ci na temat tego, jak zrobić udane zakupy ubraniowe. Ponieważ założę się, że na pewno jako kobieta, może jako mężczyzna, miałaś taki moment w swoim życiu, kiedy zmarnowałaś pieniądze na ubrania. Na ubrania, dodatki, ja będę nazywała szeroko tak jakby ubraniami, natomiast równie dobrze może być nienoszona biżuteria, to mogą być buty, mogą być torebki, może być cokolwiek. I okazuje się, że wiele z nas, i ja nie będę ukrywała, również należałam kiedyś do tych kobiet, wydaje niepotrzebnie pieniądze na ubrania. I to może być kilka sytuacji, kiedy wydajemy niepotrzebnie pieniądze na ubrania, na przykład wtedy, gdy ktoś nas namówi do jakiegoś zakupu, to znaczy pani, która ma doradzać nam w sklepie, jest tak perswazyjna, że dokonujemy zakupu, przychodzimy do domu i okazuje się, że no nie do końca. Czasem nikt nas nie nakłania do zakupu, ale ponieważ już rozebrałyśmy się w przymierzalni, w tej Zarze, H&M-ie czy w jakimś innym sklepie sieciowym i nikt nam tam nie zawraca głowy, nie doradza, nie pomaga, ale patrzymy sobie do tego losu, no już tyle razy się rozebrałam, po prostu już przymierzyłam 10 par spodni, już wezmę tą 11, nawet jak nie jest idealna, bo potrzebuję coś po prostu co rano wcisnąć na tyłek. I kupujemy te spodnie. Przychodzimy do domu i okazuje się, że te spodnie jakoś niestety bardzo szybko się wypchały na kolanach albo rozciągnęły się i zjeżdżają nam w pasie. Czasem zdarza się tak, że kupimy coś, bo w przymierzalni nam się wydaje, że jest ok, przychodzimy do domu i no niestety, no nie jest to takie piękne, jak było w przymierzalni. Kolor jest nie taki. Czasem zdarza się tak, że przynosimy coś, co jest takie bardzo charakterne. I w domu okazuje się, że nie mamy z czym tego zestawić. Więc tutaj pierwsza porada, kupuj zawsze zestawami. Nie miej nigdy nadziei, że to, co masz w szafie, będzie na 100% pasowało. Ponieważ w większości przypadków niestety okazuje się, że to, co nam się wydawało, że jest w szafie, co będzie pasowało na przykład do tej pięknej spódnicy, czy do tych pięknych takich nietypowych spodni, no okazuje się, że niestety ta bluzka, która miała pasować, niby jest za krótka albo jest za długa, coś nie leży. Więc najlepiej jest albo wziąć ze sobą coś, do czego mamy robić zestaw, albo po prostu od razu kupować zestawami. Ale właśnie z wielu powodów zakupy są nieudane, to znaczy wydajemy niepotrzebnie pieniądze. Ale niektóre osoby w ogóle nawet nie chodzą na te zakupy, bo nie cierpią robić zakupów. No i jak to zmienić? Jak zrobić, żeby ubrania można było kupować przyjemnie, sprawnie i skutecznie? Przede wszystkim trzeba się do tych zakupów przygotować. I przygotować się, to znaczy zrobić listę zakupów. Nie da się budować dobrego wizerunku bez jakiegoś planu. Ja to zawsze porównuję do takiej sytuacji, kiedy organizujesz przyjęcie i nagle okazuje się, że planowałaś zrobić jakieś menu, a powiedzmy zapraszasz rodzinę na obiad i pochodzisz tak jak ja ze Śląska, czyli prawdopodobnie będziesz robić roladę wołową z kluskami śląskimi i czerwoną kapustą. No i
chcesz przygotować się do tego menu, to wtedy robisz listę zakupów, że trzeba kupić tam wołowinę i musztardę i ziemniaki na te kluski, i tą kapustę, i może jakąś cebulę. No różne rzeczy trzeba kupić, żeby te dania powstały. Ale jeżeli nie zrobisz sobie listy zakupów, jest duża szansa, że zapomnisz czegoś. Jest duża szansa, że kupisz inne rzeczy, które Ci nie są potrzebne. Czyli na przykład kupisz śledzie, a zapomnisz o jakimś składniku, na przykład nie, mące ziemniaczanej do tych klusek. Więc prosta sprawa, no, nie zrobisz klusek śląskich ze śledzia. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Jeżeli chcesz zrobić udane zakupy spożywcze, to realizujesz je z listą zakupów, bo jeżeli nie, to by się później okazało, że dzieciom nie ma na przykład z czym zrobić kanapek do pracy, albo nie ma z czego ugotować obiadu i trzeba iść jeszcze raz na zakupy. I to jest niby takie oczywiste, a nie wiem dlaczego mało kto realizuje to, jeżeli chodzi o zakupy ubraniowe. Więc mam dla Ciebie taką pierwszą poradę, jak zrobić, żeby zakupy były udane. No przede wszystkim przygotować się do nich, zrobić listę zakupów. A jak najlepiej zrobić tą listę zakupów? I jest kilka takich kroków. Właściwie to można powiedzieć, są takie dwa kroki, żeby ta lista zakupów była taka idealna. Przede wszystkim trzeba się najpierw zastanowić, co my byśmy chciały w naszej szafie. Jaka jest nasz styl, nasza taka wymarzona sytuacja ubraniowa? Co my byśmy chciały nosić? Jak chciałybyśmy się ubierać? Czyli tak naprawdę, szeroko mówiąc, musisz znaleźć swój styl. I ja wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne tak naprawdę, tak po prostu, no, to powiedziała sobie, znajdź sobie swój styl. I to nie jest takie proste. Oczywiście, że nie jest. To są lata obserwacji siebie, lata obserwacji świata, sprawdzania, testowania. No, cudowania po prostu. A jeżeli mogłabym tak szybciutko dać Ci jedną poradę, to zrób sobie taki folder w komputerze, albo może jak korzystasz z portalu Pinterest, to tam możesz dodatkowo jakby stworzyć taką swoją tablicę z inspiracjami i albo do tego folderu, albo na tą tablicę wklejaj po prostu wszystko, co tylko możliwe, jeżeli chodzi o styl, który Ci się podoba. Cokolwiek Ci się nie podoba, jak jakaś kobieta wygląda, wrzucaj to tam, wrzucaj, aż będzie bardzo dużo i później szukając swojego stylu, sprawdzaj, które z tych rzeczy Ty możesz nosić, które Ci się przydadzą. Bo jeżeli podobają Ci się na przykład bardzo kobiety na obcasach, a z jakichś powodów nie możesz nosić obcasów, no to jakby ten pomysł upadnie. Będziesz i tak musiała nosić płaskie buty. Jeżeli na przykład masz pracę, która jakoś bardzo ogranicza Twoje ubieranie się, no to na co dzień nie będziesz ubierać się niezgodnie z tym kodem ubioru, który w Twojej pracy jest. Także zobacz, jaka jest Twoja sytuacja idealna i co z tej idealnej sytuacji możesz przerzucić do swojej szafy. No jak już będziesz wiedziała, jaki jest Twój styl, jaka jest ta Twoja szafa idealna, ta Twoja taka mapa stylu, to wtedy idź do swojej szafy i zrób tam porządny przegląd. Oczywiście przegląd szafy możesz zrobić ze stylistką, możesz zaprosić sobie mnie czy jakąkolwiek inną osobę, która działa w Twoim regionie i może Ci w tym pomóc, ale możesz zrobić to też sama. I zrobienie tego przeglądu szafy powinno opierać się o kilka kroków. I te kroki, ja dokładniej mówię o tych krokach w moim najnowszym projekcie. I ten najnowszy projekt to jest kurs online Atrakcyjna Ty. Jeżeli interesuje Cię, jak zrobić przegląd szafy, jakie kroki są najważniejsze, według jakich kryteriów powinna się ten przegląd szafy robić, to ja również pod filmem wrzucę link, żebyś mogła zapoznać się z tym projektem i dołączyć do niego wtedy, kiedy będzie taka możliwość. I przegląd szafy jest wtedy najlepszy, wtedy najbardziej skuteczny, gdy możesz powiedzieć, że wszystko, co jest w Twojej szafie, jest noszone. Oczywiście ja wiem, że niektóre rzeczy częściej, niektóre rzadziej, niektóre rzeczy są sezonowe i jakby każda szafa ma swoją sezonowość, natomiast wszystkie ubrania, które masz w szafie, są noszone i mogą być, jakby są cały czas w użyciu. Jeżeli nie są, to potrzeba Ci przeglądu szafy. Takiego porządnego przeglądu szafy. Jeżeli chcesz zrobić to idealnie, naprawdę zapraszam Cię do zapoznania się z projektem kursu online Atrakcyjna Ty. Kiedy zrobisz już sobie przegląd szafy, to masz jakby tą sytuację, gdy Twoja szafa idealna, ten Twój tak jakby styl, który chcesz mieć i Twoja obecna szafa, w jaki sposób można je ze sobą porównać? Wtedy, kiedy je ze sobą porównasz, to widzisz, czego Ci tam brakuje.
I właśnie w oparciu o to, czego Ci tam brakuje, należy zrobić listę zakupów. I oczywiście ja wiem, że ta lista zakupów może się okazać, że będzie ogromna, bo czasami podczas przeglądu szafy możemy pozbyć się około 50-70% ubrań. To jest bardzo dużo, teoretycznie, ale tak naprawdę przeważnie to są ubrania, których my i tak nie nosimy. Także popatrz sobie na tą listę zakupów, którą zrobiłaś i może będzie tak, że na tej liście zakupów będzie 5 rzeczy na krzyż, więc wtedy po prostu możesz zabrać się, iść do sklepu i ją zrealizować, a może się okazać tak, że będzie ta lista bardzo rozbudowana, no i wtedy postaraj się realizować ją, ułożyć ją jakby według takiego klucza priorytetu, czyli co jest najbardziej istotne, co trzeba kupić. Podziel ją po prostu na takie segmenty, które będziesz realizowała z czasem. To znaczy, że w jednym miesiącu kupisz sobie to, w drugim to, i w trzecim, i w czwartym, i w piątym, aż Twoja szafa będzie taka idealna, jak Ci się zamarzyła. No i oczywiście nie zbankrutujesz przy pierwszych zakupach. I teraz jak masz już tą listę zakupów i te rzeczy, które będziesz kupować, albo te, które będziesz kupować w pierwszej kolejności, to zobacz sobie, gdzie masz iść po te ubrania. To znaczy, że jeżeli okazuje się, że brakuje Ci na przykład bodków do spodni granatowych i chcesz te spodnie, znaczy te bodki też mieć granatowe, to wiesz, że musisz iść do sklepów z obuwiem. Zastanów się, jakie buty najczęściej kupowałaś wcześniej, co jest dla Ciebie wygodne, albo ile możesz przeznaczyć pieniędzy na te bodki i nie wchodź do innych sklepów niż sklepy obuwnicze w Twoim przedziale cenowym. To nawet jeżeli będziesz przechodziła koło witryny i zobaczysz piękną, czerwoną sukienkę, która Ci się marzy, ale jej nie ma na liście zakupów, wpisz ją na listę i zrealizuj wtedy, kiedy już zrealizujesz te rzeczy najważniejsze. To znaczy nie rozpraszaj się sklepami, które po prostu nie są teraz jakby w Twoim zainteresowaniu. To znaczy jeżeli potrzebujesz na przykład, nie wiem, rajstop sobie dokupić, to idź tylko i kup rajstopy, nie kupuj kolejnej bluzki na wyprzedaży. Jeżeli, nie wiem, potrzebujesz kupić sobie jakieś bazowe, nie wiem, topy pod marynarki, to zastanów się, gdzie takie są. A jeżeli nie wiesz, gdzie coś możesz kupić, to jest taka fajna grupa na Facebooku, która nazywa się Kod Stylu. Link do niej też wrzucę pod filmem. I w tej grupie, to jest grupa moderowana przeze mnie, to jest grupa dla moich czytelniczek, dla moich widzek, dla moich klientek, które mogą zapytać o wszystko. I właśnie na przykład dzisiaj było takie pytanie, gdzie można kupić top pod marynarkę. I tam oczywiście dziewczyny i ja też udzielałyśmy odpowiedzi, gdzie można konkretnego rozwiązania szukać. Idź po prostu do sklepu z celem zakupowym i nie wchodź nigdzie indziej, nie rozpraszaj się. Jeżeli idziesz po topy, szukasz topów pod marynarkę, nie idź oglądaj butów, pięknych szpilek, które na pewno Ci się przydadzą, ale nie wiadomo do czego. Realizuj listę. Pamiętaj, jak chcesz zrobić roladę, nie kupuj śledzi. Kolejna rzecz, jak już wejdziesz do tego sklepu, już wiesz, że to jest sklep, na który możesz sobie pozwolić finansowo, tam prawdopodobnie znajdziesz to, czego szukasz, to teraz, gdy będziesz wchodziła do sklepu, musisz szukać czegoś, co będzie dla Ciebie odpowiednie jakościowo. To znaczy, zanim weźmiesz coś do przymierza, jak już znajdziesz wzrokowo, że to pasuje do Twojego typu sylwetki, do Twojego typu kolorystycznego, czy jakby spełnia te wymagania fasonowo-kolorystyczne, to jest czas na to, żeby sprawdzić metkę. Sprawdź metkę, po to, żeby wiedzieć, jaka jakość Cię interesuje. Jeżeli nie znasz się do końca na materiałach odzieżowych, jest to dla Ciebie nowy temat, to ja również mam dla Ciebie rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest pobranie bezpłatnego e-booka z mojej strony internetowej. To jest e-book Sprawdź Metkę i tam są opisane materiały odzieżowe, czyli wchodzisz na www.kodstylu.pl i tam wyskakuje Ci takie powiadomienie, zapisz się do newslettera, otrzymasz darmowy e-book. No i należy się wpisać i już będzie gotowe. Także jak zapoznasz się z tymi materiałami, to już będziesz wiedziała, czego oczekujesz jakościowo. Sprawdź też te ubrania pod względem jakościowym, tak jak są uszyte, czy jakieś nitki nie odstają, coś nie jest krzywo uszyte, żeby nie tracić czasu na przymierzanie czegoś, co i tak nie spełni Twoich wymagań jakościowych. I już wtedy, gdy idziesz do przymierzalni,
gdy już wiesz, czego dokładnie szukasz, czyli nie chodzisz jak po prostu taka owieczka po sklepie i może to, może to, może tamto, nie, ty idziesz z konkretnym celem zakupowym, wchodzisz do tych sklepów, na które możesz sobie pozwolić finansowo, szukasz konkretnych rzeczy, które wiesz, jak będą dobrze dopasowane do typów sylwetek, będą jakby w twojej puli kolorystycznej, będą pasowały do ciebie kolorystycznie, a jeżeli nie wiesz, co z tymi sylwetkami i co z tymi typami kolorystycznymi, również zapraszam cię do kursu online Atrakcyjna Ty, bo tam ten temat jest również szeroko omówiony, bo on jest bardzo istotny już przy przeglądzie szafy. Także jak już te fasony i te kolory sobie znajdziesz, to wtedy będziesz mogła zobaczyć tą jakość, iść do przymierzalni, przymierzyć i wtedy stwierdzić, czy ty w tym dobrze się czujesz, czy ten rozmiar jest na ciebie skrojony. I owszem, czasem może się będzie się zdarzało tak, że coś nie będzie tutaj pasowało, że jakby te spodnie będą uszyte na inne trochę, jakby inne nogi niż ty masz, inną pupę niż ty masz. To się oczywiście czasem zdarza każdemu, natomiast jest już szansa dużo większa niż przy przypadkowych zakupach, że to co wybierzesz, będzie miało potencjał. Także tyle, jeżeli chodzi o zakupy. I to tak naprawdę jest tak proste. I najważniejsze jest to, rób listę zakupową. Jeżeli nie zrobisz listy zakupowej, może się okazać, że znowu skończysz z rzeczą, której nie chciałaś. Ja wszystkie obiecane linki wrzucę na dół filmu. No i dziękuję bardzo. Jeżeli podobają Ci się moje porady, oczywiście subskrybuj kanał, odwiedź mnie na Facebooku, odwiedź mnie na Instagramie. Mam nadzieję, że będziemy w częstszym kontakcie, że będę mogła pomagać Ci, żeby Twoje zakupy były zawsze udane. Czy ze mną, jako ze stylistką, czy po prostu sama, ponieważ z jakichś względów nie możemy spotkać się na żywo. Także ja dziękuję dzisiaj za wspólne kilkanaście minut. No i do zobaczenia następnym razem.